Maria Donat, jeszcze do niedawna dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury na Pięterku, tej długiej nazwy powiatowej i tak dalej, to już nie będę rozwijał. Przeszła na emeryturę. To jest swego rodzaju wydarzenie nie tylko dla miasta Zduńska Wola, którego jesteś zasłużonym obywatelem, bo taką nagrodę otrzymałaś. Otrzymałaś także nagrodę ministra edukacji narodowej i jesteś na takim etapie życia, że możemy już troszkę przynajmniej tenże etap podsumować. A ja zacznę od takiego zduńskowolskiego mocno akcentu. Jakiś czas temu oglądałem, Maciek Stawski pokazał mi taki film czarno-biały i widziałem tam taką bardzo ładną, młodą dziewczynę. I to była, zdaje się, stanica nieobozowego lata w Zduńskiej Woli i harcerstwo. Ale początek był inny, technikum włókiennicze. Tak, ja jestem z pierwszego zawodu, technik włókiennik, specjalność tkacz. I zaraz po skończonej szkole pracowałam przez rok czasu na krosnach, na trzy zmiany jako tkaczka. W nieistniejących już zakładach przemysłu pasmantryjnego Lenora w Zduńskiej Woli. A w międzyczasie starałam się dostać na studia. Najpierw próbowałam na politechnikę, na włókiennictwo, ale to nie było to tak naprawdę, co mnie ciągnęło. Ciągnęło mnie wychowanie fizyczne. Zdawałam na Akademię Wychowania Fizycznego do Warszawy. Tam niestety problem, bo na egzaminie zwichnęłam nogę i zwichnęłam rękę w łokciu na testach sprawnościowych. No niestety wróciłam do domu, trzeba było podjąć pracę. No i na następny rok podjęłam pracę jako recepcjonistka w hotelu w Zduńskiej Woli. I też rok czasu pracowałam, przygotowując się do kolejnych egzaminów. One były na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W Słupsku. A po roku przeniosłam się do Łodzi na Uniwersytet Łódzki na pedagogikę. I tam się żeśmy spotkali i od tego czasu się znamy, Marysiu. Ale ja cię zawsze pamiętam jako harcerkę. W twojej szafie wisiał mundur, była czapka harcerska z lilką i była taka rzeźbiony taki kij włóczy kija. Kij włóczy kija. Tak, dlatego że ja instruktorem harcerskim byłam, jestem i będę. Pracowałam w chówcu ZHP 72-74 rok i tam w chówcu dowiedziałam się, że przyjęta zostałam na studia. W międzyczasie w 74 roku robiłam tą nieobozową akcję letnią. To była po raz pierwszy tego typu akcja dla dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji, nie wyjeżdżających. I jak dostałam się na studia, to były studia dzienne, 4 lata, skończone studia już w Łodzi. Przeszłam do pracy po studiach do Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 i tam pracowałam jako pedagog szkolny, czyli jak to się mówi, pani od dzieci trudnych. I później było I Pięter. Potem już było, nie, i potem było harcerstwo. Zostałam komendantem chówca w 1980 roku i do 1995 roku byłam komendantem chówca. Z tego etatowo, zawodowo do końca 1989. Natomiast od 1990 przeszłam do pracy do Domu Kultury na Pięterku, a w wyniku takiej dość tragicznej sytuacji, że zmarła ówczesna dyrektorka, ogłoszony został konkurs w 1992 roku i ja od 1 stycznia 1993 roku zostałam dyrektorem Domu Kultury na Pięterku. Czyli 20 lat, to było wspaniałe 20 lat tej placówki, mimo zmiany jej nazwy, struktury i tak dalej. Powiedz mi, tam się przewinęły setki zdolnych, młodych ludzi. Wymień przynajmniej kilkunastu z tych, zaczynając pewnie od Pawła Królikowskiego. Nie, u nas w naszej placówce nie uczestniczył w zajęciach Paweł, tylko Rafał. I Rafał uczył się gry na gitarze. Na przykład w tej placówce, wychowankiem tej placówki jest Wojtek Jagielski. Tańczył w zespole tańca ludowego.
ta placówka wychowała bardzo dużą ilość osób, które są znaczące w mieście. Do tej placówki chodziła Danuta Dudzińska, Wieczorek, śpiewaczka operowa, Katarzyna Nowak-Stańczyk. To również jest absolwentka, tak. W tej placówce pracowało, no oczywiście zespół pieśni i tańca Zduńsko-Wolanie, który właściwie dał początek istnienia tej placówki, od 1950 roku istnieje i jest. I bardzo się z tego cieszę, że dalej funkcjonuje i myślę, że dalej będzie. Wierzę w to głęboko i trzymam kciuki, żeby dzieci, mimo że jest teraz tak dużo innych świetnych pomysłów na spędzanie czasu wolnego, chcą przychodzić na te zajęcia i żeby dalej chciały. Ale aktualną dyrektorką, która wygrała konkurs, jest także wychowanka Pięterka. Właśnie, chciałam powiedzieć, że pani Joanna Jarosławska, która jest obecnie dyrektorem tej placówki, była wychowanką Pięterka, śpiewała w zespole wokalnym. I o ile dobrze pamiętam, tańczyła również w zespole tańca ludowego. Wychowankiem tej placówki jest obecnie pracujący od wielu, wielu lat, od 93 roku, czyli też 20 lat w tej placówce, pan Tomasz Marciniak, który jest kierownikiem do spraw artystycznych. Nie uda się tak błyskawicznie podać wszystkich nazwisk tych osób, które były w tej placówce, kształciły się, zdobywały dodatkowe umiejętności, bo jest to placówka pozalekcyjna, pozaszkolna. Co roku w tej placówce było ponad 300, między 300 a 500 dzieci, a jeżeli była duża ilość godzin, a były takie czasy, że było ponad 210 godzin dydaktycznych, to i było ponad 900 dzieci w tej placówce przychodziło na zajęcia. Więc myślę, że przez te wszystkie lata można powiedzieć, że tak co czwarty Zduńsko-Wolanin to gdzieś w jakiś sposób miał kontakt z tą placówką, z czego się bardzo cieszę, że ja na część z tych osób, moja osoba i te moje propozycje programowe miały również duży wpływ. Jeżeli tak było i zachęciłam ich do wielu rzeczy i do aktywności takiej artystycznej, to z tego się bardzo cieszę. To jest to, z czego można być dumnym. Znając ciebie od tylu lat, powiem, że jesteś tytanem pracy i energii, więc nie wierzę, żeby ta emerytura przebiegała ci tak spokojnie. Co zamierzasz na tej emeryturze robić? To znaczy tak, na pewno poprzednio, ponieważ to była placówka wychowania pozaszkolnego, zajęcia kończyły się o 20, ja z reguły byłam zawsze też do 20 w pracy. Trudno było gdzieś zaangażować się jeszcze dodatkowo. W tej chwili, mając więcej czasu, już będę angażowała się w pracę harcerską ponownie, instruktorską. Jest sporo takich zadań, które już będą ważne i jubileuszowe w przyszłym roku dla chówca Zduńska Wola. Jestem prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży. I to stowarzyszenie dalej będzie funkcjonowało i dalej będzie realizowało zadania na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, organizując imprezy i pisząc projekty. Także myślę, że pole do działania mam duże. Mam nadzieję, że będzie dobra współpraca z wszystkimi placówkami dalej. Będzie dobra współpraca z Domem Kultury na Pięterku i z Powiatowym Centrum. To wszystko zależy od środowiska, czy będzie potrzebowało mojej aktywności. Jeżeli tak, to na pewno w tę aktywność zaangażuję wszystkie swoje siły. Dodatkowo jeszcze jest przecież ośrodek w Załęczu, który też jest mi bliski. To też jest harcerski ośrodek. No a poza tym, no myślę, że zajmę się teraz trochę takimi sprawami, na które kiedyś nie miałam czasu. Trochę więcej do kina, do teatru, trochę więcej na spotkania. Spotkanie z koleżankami i kolegami z lat dawnych, z którymi się przez wiele lat nie miałam kiedy spotkać, bo zawsze coś było ważniejsze. I to jest ten czas, kiedy myślę, że energia dalej będzie moja spożytkowana. I oczywiście na rzecz dzieci i młodzieży. Dziękuję ci serdecznie za tą rozmowę. I co, życzę ci
twórczej emerytury. Dziękuję. Bardzo dziękuję, a ja zapraszam do współpracy. Jeżeli coś będziemy robić dobrego na rzecz środowiska i dzieci i młodzieży, to na pewno zapraszam, żebyście Państwo przyjechali i zobaczyli, co my tam takiego dobrego robimy. Dziękuję.